Film to dla mnie stosunkowo nowa materia. Chcę spróbować jeszcze wielu rzeczy. Na pewno w sercu filmów, które zrobiłem, jest silny koncept. Piotr Adamski, urodzony w 1982 roku, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu i Szkołę Wajdy. Jego pełnometrażowy debiut to Eastern z 2019 roku. Drugi odcinek dotyczący sylwetek twórców młodej szkoły poświęcamy Piotrowi Adamskiemu, który jest dosyć nietuzinkową postacią, a zarazem wskazuje pewien trend w młodej szkole, to znaczy trend pokazujący, że niektórzy z twórców przychodzą do filmu z trochę innego świata ze świata sztuki, ze świata sztuki współczesnej przede wszystkim. Chociaż oczywiście taki trend, w filmie, można powiedzieć, był od zawsze w polskiej kinematografii, ponieważ pamiętajmy, że tak wybitni reżyserzy, z którymi zresztą łączymy młodą Polskę, czyli reżyserzy z polskiej szkoły, również najpierw wywodzili się z Akademii Sztuk Pięknych i mam tu przede wszystkim na myśli Andrzeja Wajda, oczywiście Jerzego Kawalerowicza. Zresztą, co jest ciekawe, Piotr Adamski za jedną ze swoich inspiracji i takiego może jednego z najważniejszych polskich twórców, który wywarł na nim jakieś wrażenie, no to jest właśnie Jerzy Kawalerowicz, który nakręcił jedne z najbardziej imponujących wizualnie e, polskich filmów. Mam tu oczywiście na myśli Faraona i Matkę Joannę od Aniołów. No tak, ale to byli twórcy pochodzący z, ze świata sztuki tradycyjnej, a Piotr Adamski pochodzi ze świata sztuki współczesnej. kończył na poznańskim ASP komunikację multimedialną, a więc zajmował się instalacjami wideo i w ogóle sztuką wideo. I to jest bardzo ciekawy przykład, ponieważ tutaj bardzo istotnym elementem, który należy przypisać do twórczości Piotra Adamskiego i tym jakie, jak ważny jest ten moment przejścia z rzeczywistości galeryjnej, do rzeczywistości kinowej jest tak Taki termin dyspozytyw. Dyspozytyw, czyli to za pomocą czego i w jakich warunkach odbieramy dany materiał wideo. No i oczywiście ten dyspozytyw przede wszystkim dotyczył tego, jak przenosiliśmy się z sal kinowych do naszych domowych pieleszy i oglądaliśmy filmy w telewizji. No ale tutaj ten dyspozytyw też jest niesamowicie ważny, no bo tutaj przenosimy się z przestrzeni galeryjnej, z zupełnie innej przestrzeni, zupełnie innego rodzaju odbierania sztuki do przestrzeni kinowej. No i i pytanie, jak ta sztuka będzie odbierana. To poczucie, że ta przestrzeń galeryjna jest czymś dla Piotra Adamskiego bardzo ważnym i że jednak wywodzi się z tej rzeczywistości ASP, jest bardzo widoczne. Przede wszystkim jest bardzo widoczne w jego krótkim metrażu. Czyli w otwarciu. No i zresztą tu jest kolejny ciekawy, jeszcze jeden element w przypadku Piotra Adamskiego, bo on pod względem takim filmowym ma na swoim koncie tylko dwa filmy: jeden krótki metraż, i jeden pełny metraż. Tak, dlatego prawdopodobnie ten odcinek będzie jednym z najkrótszych w naszej serii, ponieważ no, mamy mało materiału źródłowego, żeby opisać tego twórcę, ale z drugiej strony to, co realizuje Adamski, jest bardzo konsekwentne i zarówno w jego debiucie krótkometrażowym, jak i debiucie Biucie fabularnym, pełnometrażowym, wyraźnie widać jego zainteresowania i to, jaką drogą twórczą chce kroczyć. Ale no właśnie warto zaznaczyć, mówiąc o Piotrze Adamskim fakt, że on nie tylko skończył Akademię Sztuk Pięknych, on był aktywnym artystą, mhm. który ma na swoim koncie już wystawy, instalacje, tworzył duet artystyczny z Karoliną Brzuzan, która nadal jest aktywną artystką. Zresztą o jej ostatnim projekcie głodowej książce. Było dość głośno w mediach. I tak jak mówisz, Adamski przede wszystkim zajmował się wideoartem, i ten debiut krótkometrażowy niejako się wziął z jego dalszych poszukiwań artystycznych, ponieważ był tym artystą galeryjnym i w pewnym momencie. No rozpadła mu się ta współpraca z Karoliną Brzuzan i był trochę w takim twórczym dołku. Do końca nie był pewny co chce robić dalej i nagle wpadł na pomysł Otwarcia. Tylko wtedy jeszcze w jego głowie miała to być bardziej instalacja. No, ale jak się zaczął dzielić tym pomysłem ze znajomymi, no to oni mu doradzili, żeby poszedł do szkoły Wajdy i tam mu pomogą zrealizować ten projekt. No i kiedy Adamski debiutuje ze swoim krótkim metrażem w 2016 roku, no to oglądając go, faktycznie ma się poczucie, że owszem, mamy do czynienia z fabułą, ale jednocześnie jest to niejako po prostu zarejestrowane. Performance Zbigniewa Libery. W otwarciu jest w ogóle pewna szkatułkowość tej sztuki współczesnej. Zbigniew Libera, czyli prawdziwy artysta sztuki współczesnej w Polsce, jeden z najważniejszych mm. y, polskich artystów sztuki współczesnej, performuje śpiączkę. Za to w samym filmie mamy do czynienia z artystą, Zbigniewem Liberą, czyli postacią filmu, który jest w śpiączce, takiej już przedśmiertnej, no i jest wystawa. Która będzie się toczyć tak długo, aż yy, nasz artysta nie umrze. Zostaje tutaj zadane pytanie, gdzie się kończy performance, a gdzie zaczyna życie, i na odwrót. Yy, no i w ogóle. To otwarcie zadaje bardzo wiele pytań związanych z y, przestrzenią galeryjną, ze sztuką współczesną, no, no widać, że Piotr Adamski z tego środowiska wyrasta. I tutaj bym trochę zaznaczył, tak trochę antycypacyjnie, jeżeli chodzi o nasz projekt, że mamy silną grupę twórców, którzy przenoszą myślenie galeryjne, myślenie wideoartem na rzecz kina fabularnego, no bo kolejnym takim twórcą, o którym będziemy mówić jest Łukasz Ronduda, jeszcze kolejnym twórcą, który y, Również realizuje tego rodzaju projekty, a którego nie ma wśród tych dziesięciu twórców, których omawiamy, jest Norman Leto. Mm -hmm. Tak więc mamy rzeczywiście taką silną grupę, która realizuje, można byłoby powiedzieć, sztukę współczesną. W ramach kina fabularnego. I co prawda, to są nowe dziedziny sztuki, które są wprzęgnięte w polskie kino. To z takimi cytatami twórczymi, przede wszystkim malarskimi, mamy również do czynienia od początku trwania polskiej kinematografii, przynajmniej już tej powojennej, ponieważ no, chociażby Andrzej Wajda słynie z tego, że uwielbiał cytować polskie malarstwo w swoich filmach. Ja myślę, że to w ogóle jest tak. Taka świadomość synergii i przenikania się różnorodnych sztuk. No tutaj, z racji tego, że sztuka współczesna w takim kształcie wideoartu rozwijała się już po II wojnie światowej, w drugiej połowie XX wieku, no to ona w sposób naturalny dopiero z czasem zaczęła przenikać do. Bardziej mainstreamowego kina, ale z drugiej strony, no właśnie, mamy to malarstwo mm -hmm. w przypadku chociażby Andrzeja Wajdy i Jerzego Kawalerowicza. Ale ciekawym przypadkiem jest Tadeusz Konwicki, który można byłoby powiedzieć, że w pierwszej kolejności mm -hmm. był y, prozaikiem, a dopiero w drugiej kolejności reżyserem. Mm -hmm. y, I trochę tutaj Piotr Adamski ciekaw jestem, jak potoczy się jego kariera dalej. Czy będzie jednocześnie autorem sztuki współczesnej i przy okazji y, reżyserem, y, no czy też już zostanie całkowicie w tej swojej. Sferze e, reżyserii, no ale to jest ta sfera, że ci twórcy często nie ograniczają się jednak do tej jednej sfery, albo też wychodzą z troszkę innego świata, i dopiero przechodzą do tego świata filmu. No ale właśnie dzięki temu, że Adamski nasiąkł jednak zupełnie innym sposobem myślenia, innym środowiskiem twórczym, do trzydziestki aktywnie brał udział w kreowaniu tego życia artystycznego w Polsce. To dzięki temu jego wyobraźnia twórcza wydaje się zupełnie. Unikatowa w polskim kinie. Jego interesuje zupełnie inne spojrzenie na film niż większość reżyserów. Adamskiego tak naprawdę niekoniecznie interesują emocje, niekoniecznie interesuje temat, który chciałby zgłębić, niekoniecznie go interesuje podążanie za jakąś skrupulatnie ułożoną fabułą. Jego w polskim kinie interesuje. Zderzenie konceptów. I zresztą on sam mówi, że ma mocno konceptualne myślenie podczas pisania scenariusza. To znaczy, kiedy zainteresuje go jakaś myśl, jakaś rzecz, to od razu tą rzecz chce zderzyć z czymś zupełnie przeciwstawnym. I dopiero z tej hybrydy, jak on to nazywa, tworzy się coś zupełnie nowego i ciekawego, co chce zgłębiać. Ja mam wrażenie, że twórczość Adamskiego jest twórczością kontestacyjną. To myślenie konceptem jest wyjmowaniem z pozornie naturalnego porządku rzeczy pewnych zjawisk, żeby im się przyjrzeć, żeby je przemodelować, żeby pokazać, że ten naturalny porządek rzeczy wcale nie jest naturalny, że wszystko tak naprawdę, co nas otacza, jest konceptem, jest skonceptualizowane. Widać to w otwarciu. Jest tutaj pytanie. O to, czym jest śmierć, o to, czym jest galeria. Czy w galerii możemy ustawić artystę, który nawet się na to zgadza, mm. który chce takiego performance'u, ale czy możemy w ten sposób obserwować śmierć? Przecież zakomponowaliśmy zupełnie inaczej tą przestrzeń do przeżywania śmierci, no ale to też jest pewien koncept. Tak samo w Isternie, w jego pełnometrażowym debiucie. On również zastanawia się nad konceptem męskości. Żeńskości, przemocy dokonuje pewnego przemodelowania naszej współczesnej rzeczywistości, wyjmując pewne klocki albo podkręcając pewne klocki, zamieniając ich miejsce w tej rzeczywistości. No i w pewnym sensie mówi: Przyjrzyjmy się temu, jeżeli dokonamy Takiego zabiegu na rzeczywistości. Co się stanie? Dokładnie, ale to, o czym mówisz, te tematy, które znajdujesz w jego dziełach, to tak naprawdę jest już trochę efekt poboczny, ponieważ samą ideą jest właśnie zderzenie dwóch różnych rzeczywistości. Tutaj mamy tą przestrzeń galeryjną i przestrzeń szpitalną w otwarciu. I to jest ten koncept, nad którym mamy zacząć się zastanawiać, i nagle nam rosną pytania, i reżyser ani myśli nam podpowiadać w tym, jakie mogą być rozwiązania tych pytań. Nie, jemu chodzi, żebyśmy przyjrzeli się tym pomysłom i sami szukali interpretacji co to może znaczyć? No dosłownie jak w sztuce współczesnej i mam poczucie, że on też prowadzi tak swoje historie, a przede wszystkim swoich aktorów. To wszystko, co się dzieje na ekranie, jest bardzo na zimno. Ja mam momentami wręcz poczucie, że Adamski trochę się brzydzi emocjami, ponieważ emocje mogą nas zbyt usadzić w tym filmie, mogą sprawić, że przestaniemy się skupiać na w tym odgórnym koncepcie i za bardzo pójdziemy za bohaterami, za bardzo pójdziemy w historię tu i teraz, a nie o to chodzi w jego dziełach tak naprawdę. Cały czas musimy pamiętać, że chodzi o ten większy koncept. No i tak samo jest w Wisternie, gdzie z jednej strony mamy do czynienia ze światem, który jest ułożony, pod albański kodeks praw zwyczajowych. Kanon, bo tak się nazywa ten średniowieczny kodeks, jest przepełniony okrutnymi, można powiedzieć, pierwotnymi, starotestamentowymi prawami oko za oko, ząb za ząb. I te wydawałoby się bardzo już nam odległe idee takiego bezpośredniego mszczenia się na sobie, nagle są wrzucone w sam środek współczesnej Polski bogatego podwarszawskiego osiedla. I co więcej, te surowe kary nie wymierzają sobie patriarchowie, tak mężczyźni dojrzali, tylko młode dziewczyny. Już nie wymierzają sobie, bo tam jest domysł, że wcześniej jednak, no to nie było zbyt zwyczajowe, żeby to kobiety... Zabawiły się w takie sytuacje. Ale co? Dzisiejszy czas w sumie. To nieważne, syn czy córka. Gdyby było odważne. Wizualnie mamy do czynienia z dwoma bardzo młodymi dziewczynami, które noszą e, ogromne gnaty i chcą siebie nawzajem pozabijać. Wydaje się, że tam są nawet zwyczajowo konkretne karabiny, którymi trzeba dokonywać tej zemsty krwi. Tak, ale właśnie wydaje mi się, że Adamskiemu przede wszystkim, jak kreuje te swoje historie, to przede wszystkim niesie go ta wizualna sfera filmu, czyli właśnie połączenie młodej dziewczyny z wielką bronią wielkomiejskiego nowoczesnego osiedla ze średniowiecznym okrutnym kodeksem albańskim. No, to są eksperymenty intelektualne, mm -hmm. których dokonuje Adamski, i kiedy mówisz, że tutaj jest pewna negacja emocji, to ja mam wrażenie, że Adamski korzysta z jednej strony właśnie z tego, czego wymaga się od widza galeryjnego, żeby stanął naprzeciwko. Czegoś dziwnego, czegoś takiego, z czym się wcześniej nie stykał i dokonał pewnej pracy intelektualnej, żeby po swojemu zinterpretować to dzieło. Ale z drugiej strony bardzo to przypomina metodę Bertolda Brechta, mhm. w której Brecht uważał, że też widz, obcując z tym, co jest na scenie, nie powinien angażować emocji, tylko powinien angażować intelekt. On wręcz. Planował y, cały swój spektakl za pomocą metody dystansacji. Czyli y, aktorzy mieli grać tak, żeby widz nie łączył się z nimi emocjonalnie, tylko dystansował się od tych emocji i wszystko odbierał na poziomie intelektu, na poziomie problemowym. No i rzeczywiście bardzo podobnie jest tutaj w przypadku Adamskiego. On jest porównywany y, szczególnie w isternie jako polski Lantimos, ale właśnie ja bym to. Przeniósł dalej i do Brechta, i do tej galeryjności, no i do traktowania rzeczywistości, właśnie jako eksperymentu. Skoro mamy film, skoro mamy taką materię, możemy ją do tego wykorzystać, to możemy taki eksperyment właśnie na ekranie zaprezentować. Ale widzisz, kiedy Adamski mówi o swoich inspiracjach, to on od razu bez zastanowienia wymienia takich twórców filmowych, którzy w sposób świadomy prowadzili z widzem grę i mhm. chodzi mu przede wszystkim o Wontriera i Hanekego. I są to twórcy, o których on sam mówi, że manipulują widzem i jednocześnie cały czas... Pokazują widzowi, że nim manipulują. Tutaj chciałem zwrócić uwagę, to taki przypis, że również Bartosz Kruchlik, mm. bohater naszego poprzedniego odcinka, wskazał z jednej strony na Hanekego, jako na reżysera, który go inspiruje, a także na wątrira jako na człowieka, który no, pod względem artystycznym jest postacią bardzo ciekawą, który no, nigdy nie idzie na pewien kompromis, a więc tutaj mamy pewną powtórkę jako inspirację tej młodej szkoły. Tak, no jeżeli chodzi o to, dwóch twórców Trier'a i Hanekego no to nic dziwnego że adamski e, się nimi fascynuje i go zachwycają zresztą e, mówił o tym że jak pierwszy raz oglądał idiotów, to po prostu o nie miał, bo nie miał pojęcia, że tak też można kręcić filmy, że w ogóle ktoś na to pozwala. No to też jest myślenie konceptem. Wątriel akurat jest twórcą bardzo konceptualnym. To pokazują właśnie chociażby idioci, ale pokazuje Dogwill, który jest zorganizowane pod względem scenograficznym i wizualnym skrajnie inaczej niż można byłoby się spodziewać po rzeczywistości filmowej. No myślę, że takim filmem, który Idealnie się wpisuje w poetykę, do której dąży Adamski, to jest Tańcząc w Ciemnościach, gdzie mamy do czynienia z jednej strony z niewinną dziewczyną, która kocha muzykale i żyje w tym świecie musicali, ale z drugiej strony zderza się z brutalną rzeczywistością. Mamy ten ogromny dysonans miłosnych, wesołych muzykali, a z drugiej strony okrutnego życia, które nie szczędzi, Przykrości i cierpienia naszej bohaterce. No ale właśnie o to chodzi, że Von Trier i Haneke są twórcami odważnymi, którzy y, mocno romansują z awangardą. Ja myślę, że Haneke podoba się też Adamskiemu z. Prostej przyczyny, z jednej strony fascynuje go y, mechanika przemocy, i to widać wisternie, y, że Adamskiego jakoś też ta mechanika przemocy interesuje, ale to, co Hanekiego interesuje przede wszystkim, to mechanika przemocy i rodzenia się tej przemocy y, w wyższej klasie średniej mm -hmm. i pewnej dekadencji i y, takiego y, końca wartości jakichkolwiek. No i Adamski, który wyrasta też y, jako człowiek z tej wyższej klasy średniej, no kontestuje te wartości. Wisternie to jest bardzo, bardzo wyraźne, zresztą w otwarciu również no, ta przestrzeń galeryjna, no, to jednak jest przestrzeń e, ludzi wyrobionych, tak można powiedzieć, intelektualistów. No i pytanie, jak ci intelektualiści odniosą się do takiej, a nie innej e, sytuacji. No i właśnie tutaj można połączyć Hanekego e, i Adamskiego jako tych, których interesuje. Powiedziałbym zepsucie wyższej klasy średniej. Może to jest zbyt mocne słowo, szczególnie w przypadku Adamskiego, bo Hanekego na pewno to właśnie interesuje i wszelkiego rodzaju winy europejskiego człowieka, zachodniego człowieka właśnie takiego, który stoi nad wszystkimi innymi, ale Adamski również jest tym zainteresowany. Tak, ale jak sobie myślę o tytule, który wymienił, jeżeli chodzi o Hanekego, siódmy kontynent, no to z drugiej strony to też się łączy z tym konceptu gdzie mhm. mamy do czynienia, no raz, że to jest historia opowiadana na bardzo zimno. No, Haneke też jest z tego znany. Lubi, ale z drugiej strony, no, chodzi też o ten wyższy koncept. Z jednej strony mamy tą dobrze sytuowaną rodzinę klasy średniej, której wydawałoby się, że nic nie brakuje, a z drugiej strony pojawia się ta Idea samobójstwa, która no jesteśmy w zupełnym zagubieniu. Skąd ona się bierze? No tutaj yy, Haneke diagnozuje nihilizm yy, współczesnych ludzi zachodu, i to też jest jeden z bardzo ważnych tematów znaczy, dla Hanekego. Takie wyalienowanie. No, brak celu w życiu, brak sensu w życiu, jakaś taka niesamowita pustka i niesamowite przedrenowanie, to nawet bardziej otwarcie o tym opowiada niż Eastern, gdzie też już posuwamy się tak daleko, że już za tym krokiem pokazania śmierci w galerii, no w zasadzie już nie ma nic więcej. Tak, aczkolwiek Adamski, tak jak mówisz, jest znacznie bardziej powściągliwy w swoich ocenach, tak naprawdę... Ciężko nam odgadnąć po jego filmach, co on tak naprawdę myśli. On nam coś pokazuje i prosi widza o to, żeby sam sobie zinterpretował. Haneke jest dosadny jednak w tych diagnozach i to ich, tak mi się wydaje, różni. Ale też wydaje mi się, że Adamski jest twórcą kontestacyjnym, tak jak wcześniej wspomniałem, dlatego że interesuje go człowiek, który neguje system. W ogóle, jako taki, czy znaczy to widać przede wszystkim poprzez jego inspirację? Jakie filmy wymieniał, chociażby filmy z Kolimowskiego wczesne, gdzie wyraźnie mamy bohatera, inteligenta, który w żaden sposób nie chce wpasować się w rzeczywistość społeczną. A poza tym mamy też ten aspekt awangardowy, ponieważ te najwcześniejsze filmy z Kolimowskiego są realizowane w sposób no, bardzo autorski i mhm. Skolimowski wciela się sam w główne rolę No, a z drugiej strony mamy fascynację nową falą, a przede wszystkim tym mhm. wczesnym Godardem. Mhm. gdzie też mamy y, bohatera naprzeciwko systemu. Notabene te filmy Godarda chociażby z Isternem, łączy fakt, y, że mamy próbę złapania pewnej gatunkowości w bardzo awangardowej rzeczywistości. No, Adamski chce Zrobić nam western, czyli właśnie eastern, w tej wschodniej rzeczywistości i we współczesnej rzeczywistości, e, prawidła gatunkowe westernu nam pokazuje. No, a e, Godar. E, Kino sensacyjne, kino kryminalne w tej bardzo specyficznej, nowofalowej formie. Przyznam szczerze, że jestem bardzo ciekawa jego kolejnego projektu, na który dostał stypendium scenariuszowe i jak rozumiem, aktualnie może już jest na etapie kończenia scenariusza. Z tego co wiem, będzie ten film realizował, tak jak swoje wszystkie poprzednie filmy, w Studiu Munka. To jest reżyser, który póki co jest w 100% związany ze Studiem Munka, bo otwarcie. Było realizowane w programie 30. Eastern w programie 60 to drugi film po supernowej Bartosza Kruchlika, i to na razie. Dwa filmy dokładnie wyprodukowane w tym programie 60. Teraz czekamy na wiele premier z tych 60. No i ten drugi film również ma powstać w studiu Munka. No tak, trzeba pamiętać, że Studio Munka, poza swoimi flagowymi programami, czyli 30. i 60., no to jest po prostu producentem jednych z najważniejszych współczesnych polskich filmów. No bo między innymi na swoim koncie mają produkcję Cichej Nocy do Malewskiego, czyli kolejnego ważnego twórcy i ważnego debiutu, o którym będziemy tutaj również tak, mówić. Tak, jednego z e, twórców młodej szkoły również. No ale w ogóle Studio Munka to będzie jeden z light motywów instytucjonalnych w całym naszym projekcie bez wątpienia. Tak, no i następnym projektem Piotra Adamskiego będzie Co się wydarzyło w Panna Maria, e, czyli pierwszej polskiej osadzie założonej w Teksasie. No, i jak sam Adamski mówi o tym pomyśle, są to chłopi pańszczyźniani, którzy uciekają z Polski i wpadają prosto w sidła dzikiego kapitalizmu. Czyli no, tutaj znowu mamy do czynienia z takimi skrajnościami. I tutaj y, wyraźnie widać inspirację kolejnym z filmów, który Piotr Adamski bardzo lubi, czyli aż poleje się krew w pola Thomasa Andersona, no bo to dosłownie jest pomysł, jak wyjęty z y, tego filmu. Zresztą, no. Znów myślenie troszkę westernowe i fascynacja westernami, bo kolejny film, który bardzo lubi Piotr Adamski to, jest, to nie jest kraj dla starych ludzi braci Cohen. Tak, zresztą takie inspiracje wizualne w westernie były zaczerpnięte z tego filmu, im duchem towarzyszył podczas tworzenia tego filmu. Trzeba przyznać, że Piotr Adamski sprawił nam trochę problemu, kiedy myśleliśmy, jak wpisać go w historię kina polskiego. No bo jednak, no właśnie, fakt, że on jest trochę odseparowany i pochodzi przede wszystkim z tej przestrzeni sztuki współczesnej. Poza tym też niejako bliski jest duchem Bartoszowi Kruchlikowi i również nie utożsamia się za bardzo z polskim kinem i podkreśla to, że jednak jak już. Coś go zainspirowało i co sprawiło, że się zachwycił kinem, no to jednak to nie były polskie filmy. No sam stwierdził w naszym kwestionariuszu, że szkoła polska to nie był fenomen, dla którego zaczął robić filmy, ale jednak no, fascynuje go twórczość Jerzego Kawalerowicza. No, i jak tak dobrze pomyśleć, to ma pewne punkty wspólne. No. Sam fakt, że jeden i drugi pan kończyli Akademię Sztuk Pięknych, co prawda, no wiadomo, troszeczkę inne to są genezy związane z Akademią Sztuk Pięknych, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że Jerzy Kawalerowicz myślał bardzo wizualnie i w pewnym sensie też miał bardzo konkretny koncept na film. Nie można mówić może o takim koncepcie jak w sztuce konceptualnej i tego, jak korzysta z tej sztuki konceptualnej Piotr Adamski, ale to są bardzo konkretne pomysły wizualne, bardzo konkretne pomysły scenariuszowe i filmowe. To widać w pociągu, gdzie Kawalerowicz świetnie wykorzystuje przestrzeń nocnego pociągu, w którym zamyka bohaterów. I jeszcze jedno podobieństwo rzuciło mi się w oczy pomiędzy Adamskim a Kawalerowiczem. Kawalerowicz przede wszystkim w Matce od aniołów czy faraonie bardzo chętnie pokazywał wszelkiego rodzaju rytuały. Sprawiało mu to wyraźnie dużą przyjemność, również realizacyjną. To się w obłogu, aby oddzielić niebo od ziemi, a później je połączyć. Co teraz robisz piącemu braciu Anubisie? Oczyszczam brata mojego, rzeczy ziemskich. I dokładnie tak samo jest w wisternie, gdzie mamy różnorodne y, rytuały, w tym fikcyjnym współczesnym świecie, gdzie są respektowane y, zasady kanunu i również no, niemalże fetyszyzuje te sceny. Śmierć mnie w grób zapędza. Bije pierwsza godzina, żegnam was, rodzice, kochani, co ciekawe, Piotr Adamski, wypełniając nasz kwestionariusz na potrzeby tego materiału, powiedział jako pierwszy z osób, które tutaj omawiamy, ponieważ Bartosz Kruchlik akurat uniknął odpowiedzi na to pytanie, stwierdził, że nie ma takiego doświadczenia, tak, tutaj Piotr Adamski na pytanie, czy ma poczucie, że jest jakieś takie doświadczenie pokoleniowe, które łączy go z innymi reżyserami, innymi polskimi twórcami, no to powiedział, że jest to transformacja ustrojowa. Napiętnowały nas dziadostwo, dezorientacja i nieczysta walka naszych rodziców o byt w nowej kapitalistycznej rzeczywistości. No i jestem bardzo ciekawa, czy ta odpowiedź będzie się powtarzać przy innych polskich reżyserach. Że serach, którymi będziemy się tutaj zajmować no, ponieważ mamy taką e, luźną tezę że o ile to doświadczenie polskiej szkoły to bez wątpienia była druga wojna światowa i czas okupacji i również zmiana ustroju tak tutaj na młodą szkołę najbardziej e, wpłynęła ta transformacja, nasza po 89. Ale czy znajdziemy jakiś klucz interpretacyjny do tego zbiorowego doświadczenia twórców, to też jest inna sprawa. Myślę, że można dojść do takiej konkluzji, że chociaż można jakoś połączyć Piotra Adamskiego z tą polską szkołą filmową, to jednak lepiej wpisuje się w myślenie nowofalowe. Sam fakt, że wymienił te filmy Skolimowskiego, nie jest tutaj przypadkowy, że wymienił filmy Godarda. Polska Szkoła Filmowa. Pomimo bardzo wysokich walorów artystycznych, jest być może trochę zbyt mainstreamowa dla myślenia Piotra Adamskiego. A myślenie nowofalowe jest tym awangardowym myśleniem, jest myśleniem przestawiania tej rzeczywistości. Honor. Ym, możesz urazić honor człowieka, gdy nazwiesz go kłamcą w obecności innego człowieka, naplujesz na niego, zastraszysz go albo pobijesz, ogolisz mu głowę. Ym no więc myślę, że jeżeli chodzi o historię kina jako takiego i historię kina polskiego to ta nowa fala choć już mówi się w Polsce jako o zjawisku, którego nie było no dokładnie, my nie mieliśmy nowej fali no niby nie mieliśmy, ale to mówi się teraz o Skolimowskim mamy. i o Romanie Polańskim wczesnym jako o twórcach tej polskiej nowej fali niebyłej no to najbliżej właśnie do tego jest Piotrowi Adamskiemu no ale właśnie jeżeli te nowe fale ciągle powstają a sam Piotr Adamski jest porównywany do mistrza greckiej nowej fali. No to może mamy tutaj do czynienia z kreacją polskiej nowej fali, tej prawdziwej, i po prostu źle projekt nazwaliśmy? No, młoda szkoła to jest trochę taka nowa polska fala reżyserów, więc jakby jedno nie wyklucza drugiego tutaj pod tym względem. I na tym kończymy rozkładanie twórczości Piotra Adamskiego na czynniki pierwsze. Oczywiście wkrótce pojawi się kolejny odcinek i będziemy kolejnego twórcę rozkładać na te czynniki pierwsze. Do zobaczenia.